Siema ziomki, siema Leitan Xantara na kanale w krótkim filmie z serii budowania budynków. Jest to codzienna seria filmów, specjalnie żeby codziennie były filmy na kanale, staram się żeby były codziennie. No i jak z serii budowania budynków, no to w tej chwili po wodzu jest kolej na budynek Louvre za Dolce. Tak więc nie każdego stać na postawienie takiego budynku, chociaż 50 dolcy to nie jest dużo, no ale dobrze. Louvre nie jest budynkiem, który jest potrzebny do jakiejś misji. Właściwie to z ciekawości, jak ktoś go wybuduje, to jest. A tak on do niczego w sumie nie jest potrzebny, ale zobaczymy do czego. No i kupiłem Louvre za 50 dolcy, tak wygląda niezbudowany. Tutaj sobie można zrobić pauzę na filmie, zobaczyć jakie materiały są potrzebne. Proszę bardzo, pierwszy etap budowy, drugi etap budowy, już się pojawił napis Louvre, i trzeci etap budowy, proszę bardzo, ten Louvre wybudowany. W takim Louvre, jak znajdziecie u znajomych taki Louvre do kopania, to można wykopać sobie kolekcję prezydencką, zimową, jeszcze znaków, te trzy kolekcje, a dodatkowo jeszcze oczywiście tak jak, nie wiem, z Sani Mikołaja na przykład, albo z Wrony, z Królika, z takich podobnych dekoracji, lecą też młoty kowalskie i gazety. No a zobaczmy, co można tworzyć w takim Louvre. Jest aż 7 stron, w których można tworzyć sobie w kolejności takie rzeczy. Wszystko jak widać za, nie wiem, 100, za pierniki, w różnej ilości pierników, od 100 do 55 pierników, niektóre 30. Tutaj różne materiały, takie jak piasek idą, i tu są wagoniki, inne wagoniki, jeszcze inne wagoniki, tutaj różne materiały idą na te wagoniki, można sobie lokomotywki, tu można też zrobić sobie takiego narciarza i śnieżny parowóz. Zwykłe śnieżki można robić ze śnieżek i z pierników. Również takie nadmuchiwane serca, które dają za monety do kupowania w czasie walentynek. A poza walentynkami oczywiście można sobie zrobić w Louvre takie nadmuchiwane serce. No tylko, że w czasie walentynek można je wysłać chyba do znajomych. A tutaj można zrobić tylko u siebie. No. Nie wiem, czy. No dobra. I czy jak to się stworzy, czy można wysłać do znajomego, tego nie wiem. Chyba nie, bo przedmiotów, które się już ma na wysypisku, chyba nie da się wysyłać. No i w sumie wszystko o tym budynku Louvre. Jest to coś podobnego do Koloseum, ale robi się inne rzeczy. No. I ten budynek nie jest takim dodatkowym budynkiem, którego nie trzeba mieć, nie jest do żadnej misji i w sumie nie jest potrzebny. Ja go nie mam u siebie nigdzie i tutaj też pewnie usunę, nie jest potrzebny. Tak więc to wszystko na temat tego budynku Louvre. Tak więc jak filmik się oczywiście podobał, jak chcesz mnie oglądać moje następne filmy, więc zapraszam do zasubskrybowania kanału, taki czerwony przycisk subskrybuj na kanale lub pod filmem. Zapraszam też do dołączenia do grupy Ziomki, Ziomalek Santora. Tylko trzeba odpowiedzieć na 3 pytania prawidłowo. No, oczywiście dołączam do grupy. Zapraszam też do polubienia strony Xantor. Linki do tych stron oczywiście zawsze w opisie każdego filmu daję. No i trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa.